Rozpoczynamy. W dolnym prawym rogu Hiro Merin, Gabriel Segat z Niemiec, zawodnik drużyny Mausports od 2011 roku, a z drugiej strony oczywiście Showtime, również Niemiec, Tobias Zieber, Berlin International Gaming, to jego drużyna od nie tak wielu lat jak u Hiro Merina, ale już jakiś czas oczywiście w niej się znajduje, przynajmniej kilka miesięcy. Rezygnuję z orkiestry, biorę ciebie na wesele, oho. Znowu oferty DJ-owskie spływają. Ruszamy. Do trzech wygranych oczywiście będzie finał. Myślę, że piękne spotkanie przed nami. Mocny finał. Obaj jak najbardziej mają szansę na zwycięstwo, chociaż to Hiro Merin wygrał więcej finałów ESL Open Cup niż Showtime. Nie bez powodu mówię o Big Game Open na ESL Open Cup. Dlatego, że ten wielki Gabe wygrywa naprawdę masę tych turniejów. Wyobrażacie sobie, że jakiemuś wieśniakowi z XII wieku wyjaśnić, co się właśnie wydarzyło, że taki Indy odpalił sobie modulator głosu, a my rozrzuceni po całej Polsce słyszeliśmy to z elektrycznych pudełek. Elektryczność? A co to? Magic, synu, magic. Wyobraź to sobie. O, ładnie wyszło. To jest coś, co zauważyłem, że czasami robią protosi, czasami robi showtime, czyli on specjalnie wychodzi pierwszą jednostką na mapę. Jest bez obrony, ale wtedy bateria po prostu leczy robotników. Jeden Reaper nie ubije jednostki, którą leczy bateria. O, nie wierzę. Drugi raz. Naprawdę? I budowniczy ubity, i Reaper ubity. No, już myślałem, że może showtime tu zostanie, bo wydaje mi się, że mógł zostać, ale się jednak oddalił. Jeszcze ma Hiro Merin opóźnionego trochę orbitala. No fatalny salt dla Hiro Merina. Stracił trzy jednostki taką za pół darmo. Chociaż jeszcze może jedno SCV dałoby się wyszarpać. Very nice. Dobra, Robo Facility. Tutaj mamy oczywiście gateway. Blink się kręci. Wszystko w sumie w dobrym porządku. Ale tak jak mówię, początek na pewno należał troszeczkę do Showtime'a. Mapa jest niezła dla Hiro Merina, to pewne. O, Showtime robi 4 gate'a? No, dokładnie. Ja tym czasami nawet, zdarzało mi się tym czasami łatwo nawet wygrywać z Hiro Merin. No to oczywiście był dłuższy czas temu, tak z pół roku temu. Może nawet więcej. Jak jeszcze trochę więcej było grania, ale tak, taki 4 gate stalker był w stanie zaskakiwać Hiro Merina, no bo to była bardzo rzadka taktyka kiedyś, teraz już na pewno częstsza. No i myślę, że jak Hiro Merin się w miarę dowie, co jest grane, to już będzie mieć jakiś trop, ale on nawet nie widział Twilight Council. Nic nie widział, niczego nie wie. Jak teraz wleci, to zobaczy Robo Facility, no i pewnie po liczbie stalkerów wywnioskuje, że już jest Blink grany. Już się tego i owego powinien domyślić. O, będzie jednostka, będzie warpin. Nie zdąży. Dobrze. Stalker teraz powinien zauważyć tego Medivaca. No dzieje się dużo, ale niekoniecznie to będzie jakaś wielka eksplozja, która wygra grę. O! Nie, Showtime był czujny, Showtime patrzył. Bardzo długi czas nie będą zbierać te proby. Na tym też polega cała agresja Hiro Merina. Ostatecznie probka zniszczona jeszcze uratuje. Nieźle Hiro Merin. Tu był jeszcze ten Helion, ale nim się akurat adeptka zajęła, bateria też leczyła robotników. Okej, jaki będzie odwet? Jest Siege Tank rozłożony. O, ładne wejście pod bunkier, ale drugi się kończy od razu. Świetnie, Hiro Merin od razu przerzuci jednostkę. Jak przewidział, jak to elegancko wyliczył. No, ale chyba Siege Tanka nie wyliczył, bo od razu stracona ta jednostka. No i wydaje mi się, że jak jeden czołg zniszczył, to jeszcze można by głębiej zaatakować. Dobrze, tego bunkra reperuje Hiro Merin. Nie będzie łatwego zwycięstwa dla Showtime'a. Nie przebije się tak prosto. No i teraz pod górkę trochę Showtime ma, bo nie zrobił trzeciej bazy. Musi robić jakieś chyba dwubazowe już kolosy. No bo inaczej zginie na push Hiro Merina. Ale i Hiro Merin ma trochę trudności. Dość późny jest eBay, nie ma jeszcze trzecich raksów. Dopiero teraz są grane.
Może trochę przeszacowałem szanse Hero Merlina na zwycięstwo, już niby miało być z górki. A to Showtime świetnie wywęszył niebronioną rafinerię. No nikt tak dobrze Niemca nie wytropi jak inny Niemiec. Oj, teraz co? Nie strzelił w Sztanka, tylko w jakąś inną jednostkę. Omyłkowo. Aczkolwiek oczywiście też było obrażenia. Chwileczkę, Liberator zniszczył 5 probek i tu jeszcze chyba był drop z miny. 10 probek właśnie padło. A ja się tu zagapiłem na te Stalkery. No oczywiście zawodnicy również, zwłaszcza Showtime. Ale i 9 SCV zniszczonych przez właśnie te Stalkery. Ale zobaczcie, jak dużo ich teraz padło. Łącznie aż 10, to bardzo duże straty. Przynajmniej kilka czołgów udało się też wcześniej zniszczyć, ale myślę, że troszeczkę jest jednak zarysowana już przewaga Hero Merlina. Ma 45 SCV do 37 probek. Ekonomicznie wypada bardzo dobrze. Może trochę późne, plus 1 albo Steampack. Ale raczej czuje się dość dobrze Hero Merlin. Jest nieźle. No gdyby miał Steampacka, to by pewnie pogonił i może zniszczył nawet Prisma. Powolutku robią swoje. No oczywiście Hero Merlin składa jednostek jak najwięcej, żeby za chwilę zrobić push, który pokona Showtime'a. Showtime liczy, że jakoś się obroni. No w sumie szarża kolosy to jest na pewno najlepsza rzecz, jaką może robić, żeby się obronić. Ewentualnie dołożyć jakiegoś Disruptora i z użyciem Prisma fajną kulkę jakoś wsadzić w wojsko terańskie. O, kolejny desant. I tu jeszcze ten Liberator. No nie tak szybko reaguje Showtime. Na pewno obaj mogą wygrać dalej. Tak, fajnie, bo się trochę poatakowali. Liberator oczywiście przed chwilą zniszczony. A chwila, bo tu już doleciał ten Medivac. Tak patrzył na minimapę, a tu już daje radę. No. Nie wiadomo, czy się odpalić, czy się nie odpalić. Jednak już spróbuję uciec, ale ajajaj, jednak nie. Wydaje mi się, żeby uciekł z dwiema minami na pokładzie i byłby jeden strzał tylko już, bo to są trzy Stalkery. One muszą, jakby 10 strzałów Stalkera niszczy Medivaca. A to by było 9 pewnie strzałów i Medivac zdołałby uciec, no ale to takie gdybanie. Może by uciekł, może by nie uciekł. Myślę, że można było spróbować zaryzykować, ale nie chciał tego. O, i to jest coś pięknego. Hero Merlin jedzie prawą stroną. Niezauważony kompletnie przez Showtime'a. Najlepsza możliwa sprawa dla niego. I ta proba też go nie zauważy. Ale już są aż 3 kolosy. Ogromna siła ognia. Hero Merlin oczywiście będzie masować jednostki. Ale trzecia baza też z tyłu, w razie czego będzie. Piękny, wielki limit Hero Merlina. Showtime ma mocne jednostki. Ale zobaczymy, czy wystarczą, żeby się obronić. Jeszcze jedno przejście. Nie ma się chyba jak dobrać do tego Nexusa Hero Merlina, ale zniszczył pylon. Doskonały był ten pylon, bo teraz właśnie widać ten przelot, a przynajmniej powinno być widać. Tak, Showtime leci na pozycję Stalkerami, ale chyba trochę za wolno. Dużo Merlinów. Wydaje mi się, że one mogą podejmować walkę z tylko 6 Stalkerami, dlatego potrzebny będzie Warpin. Showtime jeszcze chyba forsuje delokalizację. Siege tanki świetnie celują w kolosa. Bardzo ładne mikro Hero Merlina. Zaraz kolosy będą nagie! O nie! 3 nagie kolosy. Niemiec Niemcowi sprezentował. No i tutaj jeszcze miazga od tej piechoty. Nie, no dobra, Hero Merlin za mocny. Ładne mikro Showtime, ale nie wystarczyło. GG. No i Big Gabe pokazał, dlaczego tyle tych finałów. I jedziemy dalej. Druga mapa. W górnym lewym Hero Merlin, w dolnym prawym Showtime. Protoss kontra Terran. Póki co Terran dobrze się wybronił na pierwszej mapie. Ale myślę, że decyzja o tej taktyce Showtime'a była słuszna, bo na poprzedniej mapie bardzo ciężko jest ogólnie grać z Terranami. Więc takie większe ryzyko było jak najbardziej słuszne. Teraz myślę, że większą szansę ma Showtime. Ale większa szansa, większą szansą, a tu czas leci. Hero Merlin coraz bliżej wygranej, już tylko dwie mapy oczywiście musi ugrać.
No jak zwykle SCV może zostać zaatakowana przez zwiadowcę Protossa, dlatego wysyła się drugą SCV. A i nawet trzecią, bo widzę, że Hero Marine chce dla pewności wysłać zwiadowcę i zobaczyć, czy przeciwnik ekspuje, nie ekspuje, może jakąś jedną bazówkę kombinuje Showtime, nigdy nie wiadomo. Niby Reaper też dobry zwiad robi, ale nie ma tej absolutnej pewności, że może na jakiś proxy gateway się tu nie odbywa, a wtedy wcześniejsza informacja jest całkiem przyjemna. No teraz już tylko 5 punktów życia na propce, na pewno trzeba uciekać. Ale Showtime potwierdził, że jest ekspansja, jeszcze ją o kilka sekund opóźnił. No, o! Aha, bo on dalej polega na tej baterii. A adeptką po prostu chce opóźnić ekspansję Terrana. No myślę, że w porządku pomysł. O! Okej, okay, było blisko. Ale ma wyliczone to wszystko Showtime. Wiedział, że prawa przeżyje. Zawsze żyje. Ciekawy pomysł na otwarcie Hero Marina. Już dzisiaj to nawet widzieliśmy, jak Control grał chyba na Kaszanasa. I Control też zrobił otwarcie z trzech Raxów. O, coś pięknego. No, znowu Hero Marine ma trudności na samym początku. Teraz trzeba szybko dokończyć budowę ekspansji. Reaper też się pojawił. No i ciekawe, że adeptka woli dobić Marinów niż się uganiać za SCV i już Orbital. Ale to było kilka sekund opóźnienia. A ciekawi mnie, czy Showtime coś tutaj... On nawet nie wie o tym reaktorze, ale no na pewno... Znaczy nie widział reaktora, ale wie, że to jest reaktor przy koszarach, no bo widział podwójnych Marinów wychodzących, także to jest pewne. Ale nie wie, czy fabryka, czy właśnie kolejne koszary. A to jest akurat duża informacja. I znowu pytanie o Knights and Merchants, czy na Merchants. Tak, będzie po finale. Zdecydowanie. Ach, ten pasek, Boże, nie odświeżyłem go w końcu. Jezu, dobra, moment. Łatwo się o tym zapomina. Okej, mam nadzieję, że teraz już będzie kręcić, jak wrócimy na poprzednią scenę. Dobra. Po raz kolejny Reaper stara się czegoś dowiedzieć, no i oczywiście już wiedza o Twilight Council jest. Wiedza o robo też jest. No niby wszystko wie Hero Marine, więc ma, może podjąć decyzję, czy faktycznie chce głęboko wchodzić, czy nie chce. Jednak chyba chce. Dobrze. 5 maruderów, piechota. W zasadzie zawsze tym się, moim zdaniem, powinno wychodzić, chyba że ewidentnie widać, że Protoss jakąś dziwną, wczesną dwubazówkę wykonuje, no to wtedy się bronimy przed ostrym atakiem, ale Krywal tego nie robi. No to trzeba go zaatakować. Agresywne otwarcie, to mi się podoba. Spory limit. A chyba nie muszę mówić, że marudery plus Marine ze Steampackiem nieźle sobie radzą ze Stalkerami, gdy te nie zaczynają bitwy no wcześniej, tak żeby mieć dużo przestrzeni. Świetnie. Jeszcze ten zwiad zatrzymany. Szybko biegnie w tym kierunku Showtime. Może tego chyba pożałować. Teraz Steampack czy nie Steampack? Będzie bić trzecią Hero Marine. Jestem mega zainteresowany, co on wybierze. O, i teraz agresywne podejście, ale jest kolejna Sentry, więc Hero Marine chyba nie będzie wchodzić, tylko tak, skupi się na Robotics Facility, bo nie chce podzielenia jego własnej armii. To był też świetny frag, no i teraz ile force fieldów by nie było, chyba i tak będzie przejście. Nie, nie ma o, jednak się przycisnął ten maruder. No i zobaczcie, już proby nawet padają. Co by się nie działo, to była już na pewno dobra wymiana dla Hero Marina. A będzie tylko lepiej. Miazga, synu, miazga. Nawet Showtime nie był w stanie wystarczająco dobrze wcześniej rozpoznać tej taktyki i jej skontrować. Biegnie kolejny oddział, tu już jest oczywiście mniej maruderów, ale może to być wielkim zaskoczeniem. Nie, okej, jednak rezygnuje z tego wejścia Hero Marine. Tak jak mówię, ugrał już dużo. Przede wszystkim zniszczone robo, czyli późniejszy drugi, trzeci obserwator. Ten pierwszy aż dziwne, że tutaj cały czas wisi. Zwłaszcza po tym, jak on już się dowiedział, że takie otwarcie zrobił Hero Marine, więc mógłby nim polecieć do przeciwnika. Wiadomo, że nie ma medivaków, no bo w tym otwarciu nie ma starporta tak wcześnie. Ale może zapomniał.
Może zbyt rozkojarzony przez te ataki przeciwnika jest Showtime. No i teraz cyk, jeden Stalker chyba będzie dogoniony. A może, no blisko jest. Jednak się udało. Interesujące otwarcie Terrana, bo zobaczcie, że on dodał najpierw dwa rachce, a dopiero potem trzecią bazę. No chce chyba zalać przeciwnika armią Hero Merina, potem taka refleksja go naszła, że no dobra, jak sobie się nie uda, trzeba przecież mieć za tym wszystkim jakieś zaplecze, żeby przejść na przykład w dłuższą grę. A bez trzeciej bazy to ani rusz. Dużo wojska u Hero Merina. O, pójdzie górą, to mi się podoba. To jest świetna decyzja, bo teraz Stalkery się tak tu powinny rozglądać, czy idzie teran. No i faktycznie, no tutaj widzą. Ale kto tutaj patrzy? Nikt nie patrzy. To będzie coś pięknego, chociaż nie wiem, czy się wyrobi przed szarżą Hero Merin. Nie ma co wchodzić, jak są centry z Forcefieldem. W ogóle tej bitwy już raczej nie wygra Hero Merin, bo przecież jest szarża, jest Immortal i tak dalej, i tak dalej. Chyba, żeby tu jeszcze więcej wojska się pojawiło. Aż dziwi mnie, że dopiero teraz miny dodaje Niemiec. Ale może wcześniej nie było czasu, nie było technologii. Albo zwyczajnie zapomniał. Teraz jest na pewno okazja do desantu, o czym wie Showtime, dlatego ustawia swoje Stalkery tam, gdzie ustawia. O nie, on naprawdę chce to zrobić! To będzie fatalny błąd, coś czuje. Oj, ogarnął! Teraz ciekawe, czy zauważył tego obserwatora. No, to było trochę szalone. Przez chwilę się zastanawiałem, czy Showtime nie zrzuci swoich Stalkerów na dół blinkiem. No, ale też by chyba to był zły ruch, bo za chwilę przecież Hero Merin wyrzuci wojsko i Stalkery zostaną osamotnione. Ach, widać tego Warpina na minimapie. Tak, Hero Merin go dostrzega. Już idzie. Ale czy będzie miał jak obronić swoją trzecią bazę? Zastanawiam się, tak, zostawi tutaj troszeczkę wojska. Chyba za mało. Bo przecież to... Halo, to jest tylko jeden warpizm. O, ja go ładnie spróbuję złapać. O, to się uda. Piękny ruch. O, co, nie wyklikał, nie kliknął. O, i nie trafił. To było fatalne, bo przez kilka czasów poszło w zelotów. No i Warpies ma 6 punktów życia. Chyba Recall poleci, bo za chwilę Liberatory wylecą i go dokończą. Chociaż jeszcze zobaczymy. Duża szarża zelotów, centry trochę z tyłu. Nie mogą uwięzić armii Terrana Forcefieldami. Dopiero teraz pierwszy Forcefield może polecić, ale już nie. Teraz ten Forcefield to służy bardziej Hero Merinowi. Showtime, co ty robisz? Nie, tylko nie w ten sposób. Not like this, jak to mawiają. SCV też pomagają w obronie. No zostanie wielka masa jednostek Hero Merinowi. Teraz jeszcze plus jeden do zakończone. Już nie będzie taki pancerny Showtime. No to na pewno nie był dobry ruch Showtime'a. Ale przynajmniej uratuje tego Immortala. Ach, jak musi żałować Hero Merin, że ten Warpizm tu dalej żyje. No ale bez tego w sumie Terran Protoss by nie zaatakował. No gigantyczna przewaga dla Big Gabe'a. Może ekonomicznie nie jest w jakiejś super pozycji, ale armii ma dwukrotnie większą, a przecież przeciwnik nie ma obrażeń obszarowych. Na piechotę to jest świetna sprawa. Wchodzimy. Jeszcze tylko te skałki. Poszerzy sobie przejście. I chyba będzie po wszystkim. Musi mieć więcej force fieldów Showtime. On o tym wie, więc dodaje centry. No i niby fajnie, ale co dalej? Kolejne Liberatory dolatują. One stworzą dużo przestrzeni dla Hero Merina. Zdobędzie tę rampę. Cały czas ani Storma, ani Kolosa, ani Disruptora. Nic, co bije obszarowo. Showtime ekspuje, ale on wcale nie ma przewagi. On jeszcze chyba nie wie. O, i teraz miny wyjaśnią tych zelotów. Piękna sprawa. Liberatory cały czas zadają gigantyczne obrażenia. No i Showtime pokonany. To będzie... No musi być 2-0. Nie ma innej możliwości. Nie tą kompozycją. Nie w ten sposób. Bardzo ładnie Big Gabe jeszcze Warpizma zniszczył z zawartością. GG. Trzecia mapa finału w górnym prawym rogu. Gabriel Segat, w dolnym lewym Tobias Zieber. Niemiec Niemca atakuje, więc dobra będzie wiadomość taka, że Niemiec przegra, ale też Niemiec wygra.
Oczywiście zwycięzca zgarnia 200 dolarów. No nawet szybko się to może zakończyć. Myślałem, że 6 godzin, bardziej to będzie trwać, a może bliżej 5. Czekamy, czekamy oczywiście na rozwój wydarzeń. Myślałem może przez chwilę, że Showtime spróbuje w takiej cięższej sytuacji zagrać Proxy Gateway, ale jednak to bardzo rzadko się udaje na kogoś takiego jak Hero Marine, właśnie dlatego, że wysyła taką zwiadowczą SCV. A i nawet jakby teoretycznie się miał udać ten Proxy Gateway, to przecież Hero Marine potrafi nawet tak trochę będąc w plecy się odbudować. Dobra, posprawdzał oczywiście Hero Marine swoim zwiadowcą, widzi same zwyczajne rzeczy. Nie ma już zagrożenia, że na przykład proxy Stargate będzie, albo jakieś inne podwójne proxy Robo na przykład. No, znowu Twilight Council. Chyba ulubiona technologia Showtime'a. I gdy gra na Terrana, bo nas z Zergami, to myślę, że Stargate. Do przodu, do tyłu. O i dobra, już próbuję uciekać. Ale żadnych strat po żadnej stronie nie ma. No tym razem nawet Showtime nie opóźniał, nie próbował opóźniać tej ekspansji. Aha. Właśnie tak się zastanawiałem, czy on nie zagra zestawego proxy Darkshrine'a i Gateway'a. To nie jest proxy, to jest w bazie zagrane. Zest w ten sposób chyba dwu albo trzykrotnie pokonał Hero Marine. Już nie pamiętam, czy trzy razy tak było. No w każdym razie Zest the best proxy DT Shrine, czemu nie? A to nie jest proxy, tylko właśnie spróbujemy to zagrać inaczej z perspektywy Protossa. A pięknie szuka Hero Marine właśnie, czy nie ma proxy DT Shrine'a i Gateway'a. No ja bym się tego spodziewał akurat na jego miejscu. I Hero Marine też właśnie tak lata, jakby szukał ukrytego planu Showtime'a. Tu wszystko jest w jego własnej bazie. Może jakiś skan? Jakby tutaj rzucił teraz skanasz Hero Marine, to byłby dopiero zmysł gwiazdy. No i jedziemy, wjeżdżamy. Nieświadomy zagrożenia chyba Hero Marine. Jak zrzuci jeszcze jednego muła, to będzie dla niego na pewno zła decyzja. O, nie zrzuca, może przeczuwa, może wyczuwa. Ładnie obchodzi to Showtime. Ale już dużo SCV padnie, to już wiemy. Tutaj drop z min się nie odbędzie, a przynajmniej nie w najbliższym czasie. No, skana, nie skana. Nie ma co grać skana, bo nic nie ubije tych Dark Templarów. No, naprawdę? A nie, sorry, bo tutaj są jeszcze Marines się zlali z SCV. Ale w naturalu Siege Tank teraz znowu atakowany. Naprawdę ładna gra. Kolejny skan dostępny. Zaraz kolejnego też Dark Templara zwarpuje Showtime. Wielkie zamieszanie, wielki Harmider. Dwie proby tylko padły od dropa z min. To niedużo. Jeszcze obija te czołgi. No i teraz znowu może się wgryźć. Chociaż znowu jest skan. Nie ma lekko, ale nie ma turretów nawet zaplanowanych. Ulala.
O. Słabo to się zapowiada dla Hero Merina Showtime. Już ma 11 robotników przewagi. Przykra sprawa, jak taktyczny tank po prostu pada, nie da się z tym nic zrobić. No ale cóż, Hero Merin nie ma po prostu odpowiednich narzędzi, za chwileczkę będzie pierwszy turret. No i w końcu będzie można powiedzieć, że jest ustabilizowana jego pozycja. W sumie to i tak nie wypada tak źle. Jego limit nie odstaje tak mocno od Showtime'a, ale no... Ja wam mogę powiedzieć, że jest w bardzo złej pozycji Hero Merin. No sam fakt, że jeszcze nie zaczął żadnego steampacka, no właśnie. Po prostu spróbuję to skończyć, Hero Merin wie jak źle jest. Jak to wejdzie, to naprawdę Showtime chyba będzie musiał się zastanowić nad emeryturą. Jeszcze jeden Dark Templar. Jak teraz nie widać jednostek terańskich, to oznacza, że one są gdzieś na mapie. To wie na pewno Showtime. No i teraz ten Observer. O, nie zauważył chyba niczego. Ale i tak wie Showtime, że coś się zbliża. Najwyżej odda trzecią bazę, gdyby te jednostki szły od góry. No ale w sumie ten obserwator widział, że nie idzie nic z górą, także tylko się obronić, tylko przeżyć, co powinno być banalne z force fieldami. Może dezaktywować tego kolosa, no ale to i force fieldy kupią czas. Tu się nic nie wydarzy. O, jeszcze ten jeden liberator przeszkadza. O, będzie w to wjeżdżać? Znaczy wjeżdżać, bez steampacka, co to za wjazd jest? Wiatr we włosach wokół łzy, a na liczniku 23. Raczej wolny wjazd. Aha, no to bardziej to Showtime wjechał. Dobrze, 2-1. Jest potencjał na comeback. W dolnym lewym Hero Merin, w górnym prawym Showtime. Dobrze, podoba mi się to. Ja myślę, że teraz Hero Merin zagra taką grę, w której po prostu postawi na bardzo mocną 3-4 bazową grę. Pokaże swoją wyższość w takim dłuższym spotkaniu, no bo już widzieliśmy na pierwszej i drugiej mapie, że on potrafi kontrolować świetnie duże armie z jednoczesnym takim atakowaniem po bokach. No, Showtime to w ogóle jest specjalista długich gier. Więc jak ktoś ma się tak mierzyć z Hero Merinem, to chyba właśnie on. No jeszcze taki może atak 2-3 bazowy Hero Merin wystosuje. Zobaczymy. Ale tu bym się spodziewał Big Gabe'a, który pokazuje taką właśnie bardzo dobrą grę. Cały czas presję, niekoniecznie jakieś wielkie, ale takie kręcenie się po mapie z jednoczesnym przechodzeniem, a to w Ghost, a to w Wikingi, jak będą potrzebne i tak dalej, i tak dalej. Dobra, jest Command Center normalnie zagrany. O, ciekawe, bo Hero Merin nawet od Reapera nie zaczął, troszkę zmienił. No jeszcze można by taki szybki Siege Tank push zrobić. Tu się rozstawia Siege Tanka i był chyba zasięg do Asimilatora. Ale to bardziej w TVT w sumie się wykorzystuje. Na Protossa to może jakby była tutaj zabudowa z budynków, to tak. Ale Showtime, zobaczcie jak fajnie ukrył drugiego pylona. On nie będzie mieć zabudowy, ale zagra Stargate'a i prawdopodobnie Oracle. W takiej sytuacji nie trzeba mieć właśnie zabudowy antyhelionowej, tylko Oracle broni przed... Bardzo dobrze zresztą broni przed helionami. Aha, i szybki bunkier, tak na wszelki wypadek. A ciekawie, bo zobaczcie, że Hero Merin po raz pierwszy wykonał... No jaki zwiad wykonał, ale nie pojechał do przeciwnika. To jest pierwsza właśnie taka gra. Pojechał tylko do Xel'Nagi. Może zobaczyć, czy tu nie ma jakiegoś proxy gateway'a. Chociaż rzadko by go protosi robili w zasięgu Xel'Nagi. Tutaj czasami się robi proxy gateway taki agresywniejszy. No i Showtime też bez zwiadu. Obaj Niemcy bez zwiadowców. Kłótnia z trolem to dobra okazja do ćwiczenia ripost? Może i tak.
Ale po co riposty? Chociaż retoryka ważna rzecz. Podobno. Dobra, heliony oczywiście się kręcą. Fajnie, bo Hero Marine jeszcze tutaj sprawdza, co się dzieje. Na godzinie powiedzmy 10 i teraz na 6. On tak się upewnia, czy jest Proxy Stargate na przykład, bo czasami to protosi robią na teren. A, to nie jest Oracle, to są Feniksy. A, to ciekawostka przyrodnicza. Ja, i teraz, aha, halucynacja Oracle, a tak naprawdę gra Feniksy. Fajnie, no naprawdę fajnie. Bo jeżeli Hero Marine zagra swój standard, czyli drop z, no, 2 min, to jest mocne. O, czy on widział te 2 heliony? Kurczę, nie mam pewności, ale... No, nieważne, czy widział, czy nie widział. Feniksy i tak są doskonałą kontrą na nie. Pytanie, czy będą dobrą kontrą też na tych Marines. Wlatuje, spogląda. Chyba już Hero Marine ogarnął, że to jest halucynacja, bo widzi, że... Halucynacje dostają trochę więcej obrażeń niż zwykłe jednostki w StarCraftie, dlatego on już powinien wiedzieć, że to jest właśnie nieprawdziwa jednostka. Jedziemy. Showtime ma źle ustawione Feniksy. Niezauważone heliony jeszcze. Dopiero jak wjadą, dopiero jak będą ziać tym ogniem. Nieźle, naprawdę nieźle. Już atak. Chociaż można idealnie wszystkie 3 heliony podnieść, ale woli teraz tak. Teraz trochę lepiej to zagrał Showtime. Jak ta obrona od przodu. Nie no, w sumie daje radę. Trochę straty były, ale nie były to straty kończące grę. A i trochę musiał wydać na ten atak Hero Marine. Jedna SCV, druga też. Tak, już o Feniksach wie przeciwnik, to można je tak pokazać i zniszczyć troszeczkę ekonomii. Trzecia baza zagrana przez Showtime'a. No, ciekawe, że Hero Marine, pomimo tego, że zobaczył Stargate, nie robi jak wielu Terran szybciej trzeciej bazy, tylko on akurat woli dostawić koszary, no i może jakoś zaatakować za chwileczkę. Może spróbuje pokonać przeciwnika takim pushem z minami. No ale zdążenie przed kolosem na kogoś tak dobrego jak Showtime jest prawie niemożliwe, a kolos to jest może nie, że gwarancja obrony, ale no już bardzo pewna rzecz w defensywie Protossa. No dobra, jest trzecia baza. No ciekawe w sumie, kto tu? Jak na moje, to Showtime chyba ma dobrą sytuację. Trzecia baza już praktycznie funkcjonuje, trochę więcej robotników. Taka zdrowa przewaga. Desanty bokiem mapy, jak widzimy, przytulił się wręcz do tej krawędzi Hero Marine, bo oczywiście chce uniknąć Feniksów, chce, żeby Protoss się jak najpóźniej dowiedział, co się dzieje. Photon Cannon. Te prowokacje hawajska jest najlepsza. Już nikt tego nie łyknie jak młody pelikan. O, ładnie, poza zasięgiem kanona, chociaż on może wykryłby tę minę, chociaż nie jest to potrzebne, bo Feniksy ją wyrwały z ziemi. No i cały atak chyba zostanie zatrzymany. Ładnie przymierzył Hero Marine w tego rannego Feniksa. I kolejny desant, i kolejny atak. A jednak ma patent Hero Marine. Nie wszystko od przodu. O, świetna dezaktywacja. Chociaż chwila, tu jest jeszcze jeden pylon, który zasila Forge'a. Ale sam Twilight Council też by się przydał. Nie ma szarży Showtime. Zostawia na blink. No nie mów, że Marines pobajlą kolosa. O, no fatalnie. To był bardzo dobry atak. No musi w końcu trzecią bazę postawić Hero Marine. Dość późna. No ta trójka Marines nie wystarczy.
Jak się zastanawia, Hero Marin chyba jak jeszcze tu głębiej zaatakować. Fajnie, te dwa obserwatory pilnują. No i teraz na pewno nie można atakować. Tak jest, słuszne wycofanie Hero Marina. Dobrą uwagę ma. Praktycznie w każdym miejscu jest ona dobrze kierowana. Tam, gdzie jest akcja, tam, gdzie jest potrzebna podjęta decyzja. Dalej oczywiście musi atakować Hero Merlin. Chce wyciągnąć wartość ze swoich jednostek, nie dać czasu Showtime'owi. Już z powrotem są trzy kolosy, z powrotem aktywowany Twilight Council. No, trzeba szybko uciekać. Bo walka z kolosami i zelotami jest raczej niemądra. Przez chwilę myślałem, że jak widzimy tak dużo jednostek na minimapie, to że może SCV są wyciągnięte. Ale nie, 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 to nie są SCV. Kolejny skan zagrany. Hero Merlin upewnia się, jak jest ustawiony Showtime. Chyba mógłby wziąć w kleszcze te wojsko, jakby od prawej i lewej wjechał. Pytanie, czy on zdaje sobie z tego sprawę. Showtime też podchodzi. Może już wyczuwa zamiary przeciwnika. No i są Wikingi. Jezuniu, EMP też siadło. Hero Merlin naprawdę potężną armię. EMP objęło sporo zelotów. Zeloty są w ogóle bez szarży. No to w ogóle się chyba nie może udać Showtime'owi. Jakoś tak bez sensu. Tak, czwarta baza bez problemu zabrana. Cały czas puszuje Hero Merlin. No i czy kolejny finał będzie przez niego wygrany? Wiele na to wskazuje. Bateria jeszcze przez chwilę leczy kolos, ale w końcu siła Wikingów jest zbyt duża. Cały czas bez szarży Protoss. Zeloty dobiegają, ale chwilę potem już giną. Wikingi nawet wylądowały, no bo już nie ma kolosów. No i wchodzimy, wchodzimy. Miazga, synu, miazga. Ale to Hero Merlin elegancko zrobił. To bez obrażeń obszarowych. Piechota jest za mocna. No i stalkery padają, zeloty tym bardziej. GG. No i Hero Merlin wygrywa 3-1. Proszę bardzo. Big Game Open numer 22 wygrany przez Hero Merlina. Pięknie. Nawet się nie umęczył. Ale Honora strzelił Showtime. Aż zobaczę, ile tych turniejów tutaj było. Moment. To na Liquipedii się sprawdzało. Do tej pory Hero Merlin wygrał bardzo dużo razy. 9. Teraz już wygrał 10 razy. To była jego 10. Tak? Raz, dwa, trzy, cztery. No 10 razy już wygrał. Showtime wygrał dwie poprzednie edycje, w tym jedną z Hero Merlinem. Na 22 turnieje wygrać 10, no to jest dominacja póki co Hero Merlina. Zresztą sami widzicie, Showtime wygrał 3 razy, Raynor 3 razy, Clem 3 razy. Jeszcze raz wygrał Aqueron Nipno i polski Terran Soul. Miazgunia, no Niemcy mają trochę dużo tych medali. W każdym co? W każdym finale był Niemiec? No co za skandal, ty. Nie, okej, w siódmym nie był. Ale to był Rodzyn z Aqueronem. To było podczas Intel Extreme Masters Katowice. No tak, Niemcy byli w Katowicach. A nie, tutaj jeszcze były 3 BS. Aha, bo czasami jest dwóch Niemców w finale, dlatego się wydaje, jakby byli w każdym finale. Nie, dobrze, spokojnie. Skandal. No dobra, my czekamy oczywiście na kolejne sukcesy Polaków, ale dzisiaj był całkiem niezły dzień, myślę. Nie było tak źle, nie? Dziękuję za oglądanie na YouTubie, dziękuję jeszcze...